Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stanisław Kowalski. Jesteśmy w Sydney. Idziemy właśnie na mecz Mexico versus Germany. Oczywiście jebać Niemców. Także będziemy wspierać naszego przyjaciela kraj Mexico. Mexico's going to win today, a bit early. But yeah. Ciągle pracuję, chodzę tylko na siłownię. Że zapomniałem, jak ładne Sydney jest. Kupili piwo. Ja nie piję, także kupiłem tylko energy drinka. Idziemy teraz do znajomego Daniela, do domu. Będą tam pić, przygotujemy się i za 3 godziny gdzieś tak idziemy, bo mecz dopiero zaczyna się o pierwszej. Jesteśmy w waszym domu, wszyscy pijemy. One hour later. Look at that, this is the party, the Franco party, look at that. Hey, you f***ed up. Idziemy właśnie do kasyna. Zaraz jest za rogiem, także jest okej. Znaleźliśmy się tą miejsca. Czekamy na mecz. Mamy wielki skin. Co ty k***a pierdolisz, bo Mexico jest to to win. Dani już się trochę da. Mamy wielki ekran przed sobą. Pełno ludzi. Co ty k***a pierdolisz? Antes, pero tenemos muchos amigos apoyando lo que es México. Mira, ella aquí mexicanos. Todos aquí. Mira, vamos a ganar. Vamos a ganar 1-0. Va a ser penal. Chingue su madre, la verdad. 2-0, papá. 2-0 gol del hermoso Peralta. Sí. Todas las tenemos como Sague. Selección mexicana. No, mames, vamos a ganar. Tenemos que ganar, güey. Alemanes, chinguen a su madre. Yeah, so that's it. If you want a translation, you need to learn Spanish. And that's it. A ver, chicos lawyers. How are you? Why are you being from Mexico? Is win or no? Of course. Germany will lose like nothing. Viva Mexico cabrones. Viva Mexico cabrones. Yeah, viva Mexico cabrones. Oigan, mexicanos. Mexicanos, tengo un mensaje. Pura buena vibra. Todos vamos a pensar que vamos a ganar. A huevo. Así debe de ser. A huevo. México. 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 México, 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 México,
pozdrawiam ją. Ona tu jest. Hernanito! A huevo! Zobaczymy, jak będzie dalej. Daniel właśnie upuścił 4 piwa na ziemię. Jebał się i 4 piwa wylał. Brawo, Daniel. Niestety nie zostałem do końca meczu w klubie, ponieważ wywalili Tomasa z klubu. I jako dobry ziomek poszedłem, idę z nim teraz do domu. Daniel został z całą swoją ekipą. Po drodze do domu był bar. Także obejrzymy do końca mecz. Może nie z naszymi Meksykańcami, ale zawsze coś. Tutaj jest też pełno Meksykańców w sumie. Sędzia, kończ to, kurwa. Byłem tutaj wiele razy, ale nigdy nie byłem w środku nocy. I jak tutaj jest teraz martwo, martwo, nawet woda się nie rusza. Tomasinho! Perfekcyjne panowanie języka. Nice. Także to tyle z dzisiejszego vlogu. Jestem już przed domem. No i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Jeśli ci się podobał filmik, zalajkuj, zasubskrybuj. I na razie.